Witajcie, chwała Bogu. Jak tak patrzę, to widzę twarze, które chyba pierwszy raz są tutaj. Może się mylę, ale to fajnie. Ja, może właśnie dla tych, którzy mnie nie znają, wychowałem się w tym zborze. Przez tak naprawdę całe moje dzieciństwo dorastałem parę metrów stąd, więc fajnie, że są nowe osoby. I pozwólcie, że może króciutko podzielę się Słowem Bożym, które jest zapisane w Ewangelii Marka. Jeśli mamy swoje Biblię, otwórzmy to na 8 rozdziale i 34-35 werset. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 34-35 werset. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Możemy mieć w naszym życiu osoby, na których się wzorujemy, które może naśladujemy, i mogą to być różne osoby. Dla nastolatków może to być rodzeństwo starsze, mogą być to koledzy, znajomi, na których patrzą i próbują ich naśladować. Ja pamiętam, jak byłem dużo mniejszy, lubiłem oglądać mecze, lubiłem oglądać piłkarzy i próbowałem, kiedy kończył się mecz, brałem piłkę, biegłem na boisko i próbowałem ich naśladować. Próbowałem robić to, co oni robili. Ale też mogą być to jacyś artyści muzyczni, wokaliści, których słuchamy, których też próbujemy naśladować. Jeśli chodzi o nasze środowisko chrześcijańskie, to mogą być też kaznodzieje, mogą być to pastorzy, liderzy, których słuchamy, których oglądamy i próbujemy ich też naśladować. Ale w tym fragmencie widzimy zaproszenie Jezusa do tego, żeby pójść za Nim i naśladować Go. Jeśli kto chce, pójść za mną. Inne tłumaczenie mówi: ktokolwiek chciałby pójść za mną, czyli tak naprawdę każdy, kto usłyszał o Jezusie, każdy, kto spotkał Jezusa, jest zaproszony do tego, żeby pójść za Nim. I nieważne, czy masz 10, 12, 30, 40, 50 lat, każdy jest zaproszony, czy jesteś wysoki, niski, czy jesteś bogaty, czy biedny, Jezus zaprasza każdego, aby pójść za Nim. Czy jest to łatwa droga? Jeśli kto chce pójść za mną, czytamy, niech zaprze się samego siebie. Możemy zadać sobie pytanie, co to znaczy zapierać się samego siebie? Inaczej poświęcić siebie komuś lub czemuś, ofiarować samego siebie, podporządkować swoją wolę pod wolę Bożą. I pamiętam, że kiedy zanim się nawróciłem, zanim Jezus znalazł mnie w moim życiu, byłem taką osobą, która interesowała się tylko sobą. Cokolwiek robiłem, miałem na celu, żebym ja był zadowolony, żeby było po mojemu. Jeśli nawet ktoś kiedyś wyrządził mi jakąś krzywdę albo mnie zranił, powiedział coś złego, to nie byłem mu dłużny. Zaraz mu oddawałem. Ale kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, Bóg zaczął mi pokazywać, co powinienem zmieniać w swoim życiu. Już nie to, co ja chcę, ale to, co On ode mnie oczekuje. Musiałem schować swoją dumę. Nieraz musiałem, że tak powiem, ugryźć się w język. I to był proces, w którym Jezus też dzisiaj mnie zmienia. To jest właśnie zapieranie się siebie, czyli nie to, co już ja chcę, ale to, co Jezus chce. Czytamy dalej w dalszym fragmencie. I weźmie krzyż swój
i naśladuje mnie. W czasach Jezusa krzyż służył raczej do tego, żeby uśmiercić człowieka, odbierał życie. Osoba, która umierała na krzyżu, musiała najpierw nieść taką belkę. Osoba prawdopodobnie ta była drwiona, śmiano się z niej, była poniżana. Nieraz może była też pluta. Tak naprawdę dla tych ludzi, którzy ją widzieli, można powiedzieć, ta osoba była już martwa. A Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy brali swój krzyż. Czy to znaczy to, że mam wziąć jakąś belkę i iść przez miasto, wieś i pokazywać, że niosę swój krzyż? Mi się wydaje, że Jezus nie o tym tutaj mówi. Nie do tego nas zachęca. Raczej nam mówi o tym, że przyjdą momenty w naszym życiu, że będą sytuacje, kiedy może ludzie się obrócą przeciwko Tobie ze względu tylko na Jezusa. Może rodzina będzie przeciwko Tobie dlatego, że Ty oddałeś swoje życie Jezusowi. Może przyjść taki moment, kiedy będzie Ci ciężko, kiedy Ci będzie trudno. To są właśnie te chwile, kiedy bierzemy swój krzyż i idziemy dalej, naśladujemy Go. Druga część tego wersetu mówi: i naśladuje mnie. Naśladuje, czyli powtarza to, co ja robiłem. Wchodzi w moje ślady. Może, żeby to zobrazować, pamiętam taką historię swego dzieciństwa, kiedy jeszcze byłem mały, razem z bratem. Była to taka sroga zima, zbliżały się święta i z tatem poszliśmy po choinkę. I pamiętam, było tyle śniegu, że kiedy wyszliśmy tutaj gdzieś za te stodoły, to śnieg nam sięgał, że tak powiem, po kolana, może nawet więcej, ale przed nami szedł tato i on robił nam drogę, robił ślady, w które po prostu wchodziliśmy i nam było wtedy lżej iść. Kiedy próbowałem iść obok, zaraz się męczyłem, było mi ciężko, nie dawałem rady, ale kiedy szedłem ślad w ślad ze śladami taty, wiedziałem, gdzie dojdę. I mi się wydaje, że o tym właśnie Jezus mówi, żeby naśladować Go. Przez 3 lata Jezus pokazywał swoim uczniom, jak mają Go naśladować, jak mają iść za Nim. I może tak króciutko tylko na 3 rzeczy zwrócę uwagę. Pierwsza rzecz, którą uczymy się od Jezusa, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus poświęcał czas na modlitwę. Kiedy miał podjąć jakąś ważną decyzję, kiedy powołał 12 uczniów, czytamy, że spędził noc na modlitwie. Często też wychodził na górę, żeby się modlić, żeby spędzać czas z Bogiem, swoim Ojcem. Druga rzecz to jest, że kiedy był sabat, kiedy było święto, Jezus miał w swoim zwyczaju, że udawał się do synagogi i nauczał tam. Czyli inaczej mówiąc, dzisiaj Jezus był zaangażowany także w życie zboru, w życie Kościoła. I trzecia rzecz, Jezus nie był obojętny na ludzi, pomagał im. Jest mnóstwo przykładów w Ewangelii, kiedy Jezus uzdrawiał, kiedy Jezus nakarmiał, kiedy Jezus pocieszał. To były momenty, to było, można powiedzieć, to był moment, to były takie przykłady, których uczniowie mogli doświadczać i widzieć. Mogli Go przede wszystkim słyszeć, to co naucza, ale też widzieć, jak żyje, zostawiać te ślady. Mogli później, kiedy już Jezus odszedł, mogli wiedzieć, jak postępować, wstępować w Jego ślady. I może, kiedy tak czytamy ten fragment, myślimy, że to jest, nie jest łatwe, nie jest lekkie. Pójść za Jezusem, wstąpić w Jego ślady, zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż. Może wydawać się nam to trudne, ale chcę, żebyście wiedzieli, też to do siebie mówię, że Jezus przeszedł tą drogę. Przeszedł ze względu na mnie, ze względu na ciebie. Żeby dzisiaj, tak jak tu jesteśmy, mogli Go uwielbiać, mogli Mu śpiewać, słuchać Jego słowa, mieć z Nim społeczność. Przeszedł tą drogę i pokazał nam, jak mamy iść. Co więcej, w swoim słowie obiecał nam, że nas nie opuści w tej drodze, że nas nie zostawi. W Księdze Izajasza czytamy tak: jesteście w moich oczach
drodzy i cenni. Mam was na swojej dłoni. A jeśli nawet się zdarzy taka sytuacja, że ktoś nas z bliskich opuści, Bóg mówi, ja cię nie opuszczę, ja cię przygarnę. Jeśli się zastanawiasz, czy warto iść za Jezusem, czy warto poświęcić się, czy warto naśladować Go, pomimo tego, że przyjdą trudne chwile, trudne momenty, to wiedz, że Bóg, to wiedz, że Jezus cię z tym nie zostawi. I tak naprawdę, jeśli za Jezusem nie pójdziemy, to za kim mamy iść w tym życiu? Jeśli nie Jezus, to kto? Mogą być chwile, które, momenty w naszym życiu, które nas zadowolą na teraz, na dzień, dwa, ale co dalej? Co z wiecznością? Jezus nie każe nam, ale Jezus zachęca nas do tego, aby zaprzeć się samego siebie, aby wziąć swój krzyż i naśladować Go, a On będzie z nami po wszystkie dni naszego życia. Amen.